Witajcie kochani, dojechaliśmy dzisiaj do zaprzyjaźnionego hotelu. Materiał będzie dłuższy, ale podzielimy go dla Was na kilka części. Miejsce, w którym jesteśmy, to Puławy. Puławy. Misie. Moje wrażenia, jak na pierwszy rzut oka, są bardzo ładne. Bardzo, bardzo wow. Jest miło, przytulnie. Idziemy do pokoju. Powiem szczerze, że trochę żeśmy pochodzili, jestem zmęczony. Jacku, a wiesz dlaczego misiu Szatek nie śpi w łóżku? Nie wiem, bo śpi w szafie. Bo oklapnięte łóżko ma. Dobre. Jest miło, przytulnie. Jest wszystko, czego potrzeba do szczęścia. O, wygodne, miętkie. No, fajne, fajne. Fajno, fajne, fajne. Przetestuj swoją grubą dupą, czy wytrzyma. Nie wiem, czy to łóżko się trzęsie, czy Jacek. Nie, budynek. Chodźcie, pokażę wam moją jaskinię. Jest kibelek. Jest czysto. Czekajcie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Ja to czuję. Zawsze patrzę, czy nie ma grzyba na ścianach, na suficie, w łazience. I słuchajcie, nie ma. Tu jest nice. Jest to zaprzyjaźniony hotel. Dlaczego? Opowiedz historię. Historia nie jest jakaś wybitnie ciekawa, intrygująca, czy pełna wrażeń. Po prostu zdarzyło się tutaj, że robiłem zlecenie dla hotelu. Przygotowywałem serię zdjęć do pokoi, korytarzy, sali konferencyjnych, także wszędzie zdjęcia, które zobaczycie w ramkach, to wyszły spod mojego warsztatu. Również to zdjęcie duże Sybilli, co jest przy recepcji. To ładne za szklem? To na szkle. Jak się nazywa ten hotel? SC, SK, Puławy. Spółdzielcze centra szkoleniowo-konferencyjne. W hotelu możecie zarezerwować pokoje dwuosobowe w większości i koszt takiego pokoju za dobę to od 150 do 260 zł, w zależności od tego, czy weźmiecie ze śniadaniem, czy bez. Tak jest. A my teraz, a propos śniadania, jedzenia, idziemy jeść. Idziemy jeść, bo jestem głodny. Jacek, znalazłeś jakieś miejsce? Tak, idziemy no, na C. Pizzę, o, tego nie było granego. Dobra, nazwa 108 się nazywa. Spacerujemy sobie po Puławach. Jacek szuka, znaczy Jacek prowadzi do pizzerii. O właśnie, ty, bo zapomniałem, gdzie miałem sprawdzić. Jacek w telefon nie zagląda w ogóle. Milczy. Milczy sobie, kontempluje. Myślałem, że po prostu już drogę na pamięć wykuł, a on po prostu o niej zapomniał zwyczajnie. Ale dobra, przy okazji... Już. Nie, bardzo dobrze, bo przy okazji zwiedziliśmy sobie trochę miasta, przeszliśmy główną ulicą, przeszliśmy koło centrum jakiegoś outletu handlowego i powiem wam szczerze, że dalej mam tak samo dobre zdanie, jak miałem na samym początku o Puławach. Bardzo tu jest przyjemnie, spokojnie. No. Mi się podobają Puławy. Jak na razie bardzo fajne miejsce. Spokojne. Ciche. Nie wiem, co powiedzieć, więc powtórzę po Oskarze. A właśnie, zaraz zapomniałem, co powiedziałeś. Dobra. Zapomniałem, że miałem powiedzieć jeszcze, że spokojne i ciche. A tak w ogóle to spokojne i ciche. O, nie do końca spokojne. Jakiś tu Fast, tu Furious tutaj był. 4 kilometry stąd w ogóle. 4 kilometry to dużo odeszliśmy od hotelu, czy...? Nie, bo jedziemy samochodem i idziemy naokoło. Aha, no dobra. Tutaj ja zdaję sobie minuta drogi 4 kilometry. 4 okay. Minuty samochodem, a minuta na piechotę. Lubię takie miejsca. Tak Jacek prowadzi. Widać, nie jest wystarczająco głodny jeszcze po prostu, żeby jestem na tyle skupić głodny, się na drodze. Jestem na tyle głodny, że mój bus przestał działać. O, dalej czochem rozmiany. No. Szczyle. Szczyle? No. Fajnie. Zaszli do małej takiej pizzerii, ale wygląda ona bardzo urokliwą. Dużo drewna jest tutaj, ja lubię drewno. Zamówiliśmy sobie po pizzy. Zobaczymy. Jestem ciekaw. Tak. Jestem głodny. Jutro będziemy mieli dużo biegania, dużo schodów. No i musimy się... dużo zajawki, którą widzieliście na szorcie, będzie dla Jacka. Może nie takich stricte schodów, ale rzeczy, po których trzeba wejść wysoko, stromo. Wiesz co, będzie. Czuję, że właśnie się odezwała moja stara kontuzja jeszcze z klubu szachowego. Naciągnąłem sobie dwugłowy uda. Nie, spoko. Ja byłem na to gotowy. Może ci się uda. Moja pizzka już przyszła. Proszę bardzo, diabola. Mm-hmm.
Poka Fest. Wiecie, co jest nie fair? Co? Że już mam? Kiedy ktoś dostaje przed domu. Mówię sobie kawałek, a później wtedy do twojej. Dobra, a jeszcze raz co zrobić? A, tu mam, dobra. I tak będę chciał kawałek twoje. Dobrze. Dziękuję. Seria plus ma za to, że zamiast zwykłego sosu czerwonego albo białego, to daje fajną oliwę. Tak, bardzo dobrą oliwę. Ciasto kruche u mnie, smaczna pizza. Przejdziemy się jeszcze do mariny. Zobaczcie, okay, jak spoko wygląda rejon nad wodą w Puławach. Lecimy na marinę. Na marinę. Marinę, marinę. Tędy. Dobrze. Tędy byśmy jeszcze nie szli. Masz rację. Doszliśmy do mariny właśnie. Jacek coś wypatrzył ciekawego. Co ty tam wypatrzyłeś? Ja wam wyrecytuję. Tylko u nas świeża rybka do piwka. No, świeża rybka do piwka to brzmi spoko. Trafiliśmy tam coś się dzieje! Trafiliśmy na dni mariny. Mariny. Może będziemy tańczyć marynę. Idziemy, tylko pokażę, jak wygląda marinka. No, ja bym mógł tu mieszkać. Cieszę się, że trafiliśmy akurat na tego typu imprezę. Bo... No, jakiś fest. No, bez kitu. Albo po prostu ktoś stwierdził, że chce pośpiewać. Albo specjalnie dla nas. Oni wyczuli, że będziemy. No, zawsze trafiamy dobrze. Ja nie znam. Ja nawet nie próbuję, bo ja nie znam tego ruchu, ja nie mam tych kocich ruchów, to ja mam kocie ruchy, tylko Jacek tak tylko jest. Nie pamiętam tego, w ogóle zapomniałem, że to jest tak, choreografia tak, to się nazywa. Tak, i bioderka i przez... No, trochę potańczyliśmy, była makarena jak widzieliście, niestety... Był twist. Niestety na Romano Italiano, czy jak Don mu tam... Pedro Ramirez, nie, bo to Włoch. Stwierdziliśmy, że Mariano zostawiamy dla specjalistów. My zobaczyliśmy w tym czasie pokaz makaronów. Nikt nie był przebierany za makaron, to nas rozczarowało, bo myśleliśmy, że pokaz makaronów to będzie, wiecie, jak na wybiegu. Ludzie, kobity, modelki przebrane, no nie za makaron. Za... Ale to chodziło tylko o to, że były położone na stole i ten i jest... I można było swój własny makaron zrobić. Ten jest penne, ten jest ravioli i tak dalej. Dziękuję. Teraz idziemy obejrzeć Pałac Czartoryski, który znajduje się niedaleko. Ile? 200 metrów od hotelu, w którym jesteśmy zabukowani. W parku jest też dużo fajnych zabytków, które ja koniecznie będę chciał ograć w nocy. Może bezdomni nas nie zgwałcą. Dlaczego? Wieczorną rundkę. Obiecałeś atrakcję. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że na żadnych nie trafimy. Ja coś przed nikim nie będziemy uciekać. Ja znam karate, judo, jiu-jitsu, jeszcze parę innych japońskich słów, więc jest spoko. Damy sobie radę. I właśnie spacerujemy sobie wokół fontanny na placu Czartoryskich, pod Pałacem Czartoryskich. Mhm. I udało nam się przez przypadek dorwać wycieczkę, znaczy podczepić się pod wycieczkę i podsłuchać przewodnika. Okazuje się, że nazwa Puławy pochodzi od spływów, które robiono tutaj, czy zboża, czy ryb, czy towarów ogólnie, które wypływały z puław, tak? Dlatego od wypławiania, tak? Spławiania? Spławiania, no bardzo związana z Wisłą ogólnie, z której puławy głównie żyły jako wieś. Tak. A my znamy legendę. Specjalnie żeśmy sobie się... O, czekajcie, pokażę wam pawia, jaki piękny. Tak, i to nie jest warszawski paw, to jest taki prawdziwy ptak. Dasz się nagrać, ziomek? Jacek postanowił dołączyć do wycieczki, którą żeśmy poznali po drodze. Jacek, idziesz? Tak. Idzie. A ja wam przytoczę legendę, którą żeśmy przeczytali o Puławach. Już legenda głosi, że kiedy jeszcze Puławy nazywały się Nową Aleksandrią w tym okresie, gdzie przychodziło dużo kupców, handlarzy, no ogólnie było to szlak miasto... Szlak handlowy. Szlak handlowy, szlak spływowy, przede wszystkim towarowy. Było to miasto bardzo często odwiedzane. No i odwiedził je również Zawisza Czarny. Znany, wielki rycerz, którego cnoty rycerskie są wychwalane i wielbione i jest on przedstawiany jako wzorzec właśnie wszystkich cnót rycerskich.
Zawisza Czarny odwiedził jedną z karczm, a karczmarz tak się ucieszył na widok tego celebryty, tak, że no, ugościł go wszystkim najlepszym, co miał, trunkami, napojami, jedzeniem, tak, wszystkim tym, co mogło być najlepsze, to Zawiszy właśnie przygotował. No i Zawisza z racji tego, że przyjechał głodny, a jego zbroja na pewno sporo ważyła, to gdy się najadł, ława, na której siedział, pękła w pół. I zirytowany wykrzyknął oczywiście, niech będzie już pół ławy. No i podobno tak pół ławy, legenda głosi, zostało jako pół ławy. Mamy kolejną mini atrakcję. Jacek znalazł bażanta złocistego. Złocisty tak się nazywa, nie to, że jest przyrządzony na złociście, na tłuszczu już. Ale to ładny jest. Kurde, ale jest ładny. Te kolory, ty. To jest młodzież. Ma bardzo kolory. Ale łeb ma jak drapieżny. Jacek, nie spodziewałeś się takich zabytków w parku? Nie spodziewałem, są fajne, bardzo fajne. Trochę zdjęć narobiłem. No, dobrze, dobrze. Na Instagrama będzie, więc musicie włazić na naszego Instagrama. No. sexyjacek.com. Słuchajcie, moja ukochana część każdej wycieczki, czyli schody, ale tym razem schodzimy, więc nie narzekam. Będziemy wracać. Nie wymyśli mi kolejny. A, będziemy wracać. Dobra, to już ich nie lubię, bo są wysokie. Ale są długie stopnie, poza tym jest rynna, możesz sobie zjechać na dupie, jak masz ochotę. Ale schodzenie jest przyjemne, gorzej jest wchodzeniem. Nie gadaj, te schody nie są takie straszne. Zaraz wam pokażemy, tylko zejdziemy do samego końca, bo może nie są straszne, ale są takie spadziste. Jest tu mega fajnie. Podoba mi się, wiecie, że lubię las. Parki lubię lasy, lubię zabytki. Doszliśmy do czyjegoś grobu. Czyli to grób, to zaraz wam przeczytamy. W każdym razie wygląda on bardzo ciekawie. Nie był zbyt duży pan. Oni wszyscy wtedy byli tacy, nie za duzi. Mięsa nie jedli. Mięsa jedli, w cholerę. Sarkofag poświęcony pamięci Augusta i Zofii Sienianowskich Czartoryskiej. Dzieło XIX-wiecznego rzymskiego rzeźbiarza Maksymiliana. A to w miarę nowe. Ponieważ Jacek nie lubi schodów, a i tak musimy wejść pod górę, to wybrałem taki mały kompromis. Widzicie go za nami, ten kompromis, i właśnie nim będziemy, Jacku, szli na górę. Wiesz co, ja bym wolał mieć pionowe schody, niż tyle tych zygzaków do zrobienia. I dlatego obok tego całego wejścia jest wyklepana dróżka na górę pod boczu. Okej, dobra. To już też mogę zaliczyć do nieprzyjemnych schodów. Zawsze mogłeś potraktować to jako ściankę spinaczkową i w poprzek lecieć. Ty, poczekaj chwilę. Nie, raczej za dużo ziemi tam jest, Jacku. Nie rób tego sobie, zrób to widzom. Nikomu tego nie zrobię. Łamię sobie nogę. Dajcie suba. Jak pod tym filmem będzie 1000 lajków, złamię sobie drugą. Miały być wyzwania, przypominam. Jacek, złam sobie nogę. Ile nagrania jest? 3 minuty, ojej. Widzisz, jaki długi zygzak? Ale my pójdziemy jeszcze dalej. Masz tutaj była wejście, widzisz? Już idę do ciebie. Tu se ludzie wyklepali dróżkę. A rzeczywiście jest bokiem zrobione. To ktoś to musiał zbyt często do sklepu latać zrobił. Nie no, świetne to wejście jest. Ale super. Dobra, odwrócimy kamerę teraz. No idziemy tu. Ja powiem jedno. Mów. Taka wojna w mym sercu się toczy. Bo te schody były jak nie schody i teraz nie wiem, czy mam je lubić, czy mam ich nie lubić. Jacek, to od ciebie ta kłódka? Nie. A już myślałem. Idziemy trochę pobejać sobie w parku. Poczekamy, a może podświetlą zabytki. Zobaczymy, dopiero się ściemnia. Boję się, że mają ustawiony zegar na 22, a wtedy zamykają park. Myśleliście, że co to jest? Fontanna? Jakieś miejsce, gdzie można się umyć? A nieprawda, bo tu jest poduszka, znaczy się, że można się przespać, że można tutaj kimnąć. Jacek sprawdza, ile doba kosztuje. Tak, dużo.
O, i jeszcze na browarkach ktoś zostawił. Lampy przy ulicy, przy asfalcie miejskie się świecą, no ale w parku ciemno. Tego zajebita, wiesz. Idziemy zjeść. Idziemy zjeść. Słowa są bardzo proste, dajecie ratę. Dajcie ratę na sprzęt. Śpiewać, kurwa. Na sprzęt. Ale powiem ci, że tak się złowrogo zrobiło, bo tak. Niebo jest całkiem zasnute chmurami takimi gęstymi. Deszcz tak siąpi delikatnie. Żywego ducha, ptaki nie śpiewają. Nie, śpiewały, powiem. Jolka! Co to było? Kocham cię, no. Całą noc macham ogonie, cały dzień macham ogonem, a ty nic. Rzeknę ci, ja Jacku, że jest wielce urokliwie tutaj. A Zalisz? Tak. Zawisza Mołd nie wyszedł, widzę, nie załadował się u ciebie. To Zalisz, zaprawdę powiadam ci, tak. Zawiszo, tak. Zawiszo, wybacz, usiadłem nie tak. Człowiek zmęczony to głupi. Jacek, dawaj, tunel znalazłem. Chodź do tunelu. Słyszysz coś? No, coś było. Ale chodź tu, jeszcze coś ruszył. Ja to bitu bitu z tym, wiesz, tym bałcenim może faktycznie coś nam zrobił. Chrapanie jakieś. Co to jest? Nie wiem, ale świeci się. Na końcu tunelu zobacz. Nienawidzę portali.